Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować wzmacniacz, który tak naprawdę bardzo dużo zmienił w gitarowym świecie. Swojego czasu zrewolucjonizował rynek i brzmienie gitary. Mowa o PVU 5150. No cóż, PVU 5150 to tak naprawdę kawał historii, kilkadziesiąt lat na scenie i ta konstrukcja nic się nie zestarzała. Za to doczekała się dwóch kontynuacji, mianowicie PVU 5150-2 oraz Fender 5153. Konstrukcja na tyle udana, że nawet kiedy wygasły prawa autorskie do nazwy tego wzmacniacza, została wznowiona produkcja pod nazwą 6505. I teraz 6505 to 5150, a 6505 Plus to PVU 5150-2. I właśnie ten drugi wzmacniacz dzisiaj do mnie dotarł. Jest to konstrukcja nieznacznie różniąca się od preamp tej konstrukcji, nieznacznie się różni od PVU 5150, czyli 6505. Mianowicie jest nieco bardziej nowoczesne brzmienie, nieco inna charakterystyka góry w moim odczuciu. No i przez ten wzmacniacz nieco inaczej gada, absolutnie nie należy tutaj uznawać tego za wadę. Jest to po prostu charakter tego wzmacniacza, który jest w dalszym ciągu świetną maszyną do siania strachu i zniszczenia. Jest to po prostu genialny wzmacniacz do grania metalu. Nie jestem fanem tych wzmacniaczy, ale uwierzcie mi, że naprawdę są to dobre maszyny. Trafił do mnie najniższy tak naprawdę model PVU 6505, czyli model 6505 plus 112. Jest to combo wyprodukowane w Chinach, 60-watowe, które tak naprawdę preamp ma na tym samym schemacie zbudowany, co jego starszy brat 6505 plus head. Natomiast różnica polega przede wszystkim w końcówce mocy, która jest 60-watowa, a nie 120-watowa. Przez co troszeczkę inaczej to już brzmi na tym etapie. Jest bardziej skompresowane, co wcale nie musi być wadą. I dalej, wyjście jest na głośnik Sheffield. Każą nam wierzyć, że jest to Sheffield, ponieważ odkręciłem z tyłu, nie widać absolutnie żadnego opisu tego głośnika. Na głośnik Sheffield, który jest zamknięty w solidnej, naprawdę świetnie wykonanej 18-mm sklejki w budzie, która naprawdę świetnie się trzyma. I tutaj taka uwaga, bardzo dużo osób przerabia ten wzmacniacz na heada. Ja nie widzę takiego sensu, naprawdę. Dużo sensowniej będzie wymienić, mając tak fajnie zbudowaną budę, głośnik w środku na jakąś V30, aniżeli przerabiać to na heada, ponieważ naprawdę jest to solidnie wykonany wzmacniacz. Chiny chinami, ale bez przesady. Jest to naprawdę kawał dobrego wzmacniacza. Wzmacniacz, tak jak powiedziałem, ma nieco inną końcówkę mocy, co za tym idzie, nieco inne transformatory tutaj zostały zastosowane, co też ma niebagatelny wpływ na brzmienie, jednak w dalszym ciągu jest to nie do podrobienia charakterystyczne dla całej rodziny 5150 brzmienie z bardzo charakterystycznym górnym środkiem. Górny środek został już chyba w każdej możliwej formie wyśmiany i wychwalany, natomiast w tym wzmacniaczu na pewno go znajdziemy. Wzmacniacz ma bardzo fajną funkcję, możliwość nagrywania bezpośrednio z wyjścia mikrofonowego z symulacją mikrofonu, paczki, co bardzo fajnie może się przydawać przy nagrywaniu w domu, szczególnie jeżeli macie niezbyt tolerancyjnych sąsiadów. Ja nagrywam dzisiaj za pomocą mikrofonu Shure SM57, czyli bardziej tradycyjnie. A jak to wyjdzie, no cóż, zobaczycie za chwilę. Tak jak powiedziałem, jest to kopia PVU 5150-2. Kopia, jest to następca PVU 5150-2, czyli posiadamy dwa kanały z niezależną korekcją. Tego nie ma w zwykłym 5150. No i cóż, niezależna korekcja tak naprawdę bardzo poszerza możliwości tego wzmacniacza. Kanał do strojenia, czyli kanał czysty, tutaj no troszeczkę bardziej użyteczny się wydaje, szczególnie jeżeli przełączymy go w tryb crunch, bardzo przyjemne brzmienie. Aczkolwiek nie jest to wzmacniacz butikowy, nie jest to wzmacniacz do pięknych bluesowych solówek, jest to wzmacniacz do siania zniszczenia, co za chwilę, mam nadzieję, uda mi się Wam zaprezentować. No cóż, co oprócz tego, wzmacniacz posiada pętlę efektów, jest naprawdę solidnie wykonany, lampka się nie świeci, nie wiem dlaczego, taki już dostałem do testu. Absolutnie nie ma to wpływu na brzmienie, więc mam to gdzieś. Wzmacniacz ma brzmieć i brzmieć bardzo dobrze, a czy tak jest?
No cóż, posłuchajcie, do testu używam jak zwykle, znaczy jak zwykle, nie jak zwykle, ale akurat do tego testu użyłem mojej gitary PRS Custom 22. Jest to gitara z wymienionymi przetwornikami, jak i mostkiem. Przetworniki to są Bernacle Painkillery, zarówno mostek, jak i gryf. No cóż, kanał czysty, przetwornik pod gryfem. Może najpierw nie na splicie, tylko w pełnym humbucker modzie. Ustawienia, myślę, w miarę dobrze widoczne. No i jak to gada? Całkiem fajnie, jak słyszycie, mam załączony reverb, który jest także w tym wzmacniaczu. Jest to prosta sprężynka, całkiem fajny efekt dająca. No ale zobaczmy, jak to zagada na kanale Crunch, troszeczkę zmniejszymy ilość gainu. Całkiem przyjemnie. Kanał Crunch w tym wzmacniaczu słynie z tego, że bardzo dobrze się dopala. Niestety nie mam tutaj dopałki żadnej pod ręką. Natomiast dodajmy troszeczkę więcej gainu, zdejmijmy troszeczkę dołu. No i zobaczmy, jak... dodajmy trochę presensu. Zobaczmy, jak to teraz zagada. Całkiem przyjemnie. No ale cóż, wzmacniacz nie został stworzony do pitolenia przy ognisku. Jest to maszyna do siania zniszczenia, jak już wcześniej powiedziałem, i tak właśnie powinna być używana. Zwróćcie uwagę na to, że na kanale Lead no, zdecydowanie więcej mam prezensu, aniżeli na większości wzmacniaczach. Dlaczego? Ponieważ ten wzmacniacz po prostu lubi dużo prezensu, rezonans może troszeczkę zmniejszymy. Oprócz tego ustawienia widać typowo metalowe, no bo tak ma być. Spoko, nie mam się do czego przyczepić, jest naprawdę nieźle. Sam bym odrobinkę może zdjął gain, no bo jest go naprawdę dużo. No cóż, czy jest się do czego przyczepić? No nie za bardzo. Wzmacniacz naprawdę fajnie gada, nawet troszeczkę więcej środka dodając, uzyskujemy bardzo fajną metalową barwę znaną z wielu.
nie mam się do czego przyczepić. Jeżeli chodzi o ten wzmacniacz, naprawdę fajnie, to gada, po prostu. Po co się czepiać, jeżeli wszystko się zgadza? A to, co się najbardziej zgadza w tym wzmacniaczu, to jego cena. 2350 zł, to jest kpina za ten wzmacniacz. To jest naprawdę fajny kawał gnoja. Dlaczego? Mamy świetnie osadzony głośnik w bardzo dobrej budzie. Może nie najlepszy głośnik, ale po wymianie myślę, że zażarłoby to 100 razy lepiej. Oprócz tego mamy naprawdę solidnie wykonany wzmacniacz, bardzo dobry preamp, niezłą końcówkę mocy, kilka fajnych funkcji. Generalnie brać i cieszyć się z tego, że mamy naprawdę bardzo, bardzo dobry wzmacniacz. Ja absolutnie nie mam się tutaj do czego doczepić. Tym bardziej, że używany wzmacniacz kosztuje w granicach 1200-1300 zł. Jak się dobrze poszuka, to naprawdę jest możliwe go znaleźć w tej cenie. Niemożliwe? A jednak. Genialny wzmacniacz za małe pieniądze. Nic tylko brać, grać i siać zniszczenie. Bo do tego te wzmacniacze zostały stworzone. Ja polecam od siebie z całych sił. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.